Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Nadeszła chwila w kursie, aby powiedzieć kilka słów tradycyjnie na temat tzw. Adjustment Layer. Mowa oczywiście o edytorze sekwencji wideo, w którym możemy za pomocą takiego specjalnego paska zsumować wszystkie paski, które są poniżej niego i dzięki niemu wykorzystać go do zrobienia jakichś dodatkowych efektów. W mojej scenie w edytorze wideo trzymam zbudowany w tutorialu na temat Transform ten zestaw pasków z kodkiem i napisem z cząstek, który się stopniowo pojawia. Do tej pory można powiedzieć, że to nie jest jeszcze jakby gotowa praca, skończona, ale powiedzmy sobie, że chciałem dodać tutaj jeszcze jedną rzecz. Na przykład, co by było, gdybym chciał podnieść kontrast albo jasność tych dwóch obrazków, które tutaj mam. Taka prosta rzecz, a jak widać one są lekko ciemne, szare, takie niedoświetlone. Można byłoby poprawić ich wygląd. Jak to zrobić? Oczywiście do tego celu właśnie służy ten wspomniany na wstępie Adjustment Layer. Jest to bardzo prosty rodzaj paska, który łatwo umożliwi mi zrobienie czegoś takiego. Pomyślmy na początku jednak, co można byłoby zrobić, gdyby go nie było. Otóż, gdyby nie było takiego czegoś jak Adjustment Layer, musiałbym kliknąć w zakładkę, czy też w pasek Transform, przesunąć się w moich panelach z narzędziami na sam dół i rozwinąć zakładkę Modifiers. Te modyfikatory, które tutaj są, mogą zostać dodane do pojedynczego paska i zmienić jego zawartość. Jeżeli dodam sobie modyfikator taki na przykład jak krzywe, to w tym momencie krzywe pozwalają mi zmienić jasność jednego z tych obrazków. A więc po prostu mam teraz ogólny zestaw kanałów, mogę podnieść troszeczkę jasność i od razu widać, że ten obrazek zrobił się jaśniejszy. Tak samo mogę podnieść kontrast, na przykład wstawiając krzywą taką troszeczkę dzwonową, w tym momencie mocno przegiąłem, ale można taki kontrast również ustawić. Tak czy inaczej, tego typu zmiana jest możliwa do zrobienia w jednym z tych pasków. Jeżeli chciałbym zrobić to samo w drugim pasku, to musiałem go zaznaczyć, dodać ten modyfikator, krzywe i tu taką operację powtórzyć, co by mi się mogło udać albo nie. Pojawiłyby się problemy na pewno ze zgraniem odpowiedniej zmiany, tak aby ona następowała w tym samym miejscu i w tym samym czasie i miała dokładnie taką samą wartość. W związku z tym nie jest to dobra metoda i dlatego właśnie wymyślono pasek o nazwie Adjustment Layer. Jeżeli dodam taki pasek, wybierając go z Effect Strip, to w tym momencie ten pasek wstawia się gdziekolwiek, akurat w bieżące miejsce. Jest to dość króciutki pasek, który mogę sobie postawić w którym miejscu chcę, który może mieć dowolną długość, chyba że robię tam jakąś animację na nim. I ten pasek działa w taki sposób jak osobna odcinająca warstwa. Ten pasek w tym momencie odciął wszystko to, co mamy od tego miejsca w dół. A więc wszystkie warstwy, które są poniżej warstwy numer 6. I teraz działanie tego paska jest takie, że jeżeli cokolwiek zrobię z tym paskiem tutaj, cokolwiek na nim zmienię za pomocą na przykład tych wspomnianych już modyfikatorów albo jakichś innych ustawień, to natychmiast nastąpi zmiana dotycząca wszystkich tych pasków na dole, nawet bez ich jakiegokolwiek dotykania. Zatem zmieńmy kolor na przykład. Dodaję sobie modyfikator taki jak krzywe. Jeżeli użyję na przykład kanału czerwonego, to mogę podbić kanał czerwony od razu we wszystkich obrazkach, które znajdują się pod spodem. Proszę zobaczyć, jakie to jest super. Już mam przebite czerwone, natomiast wszystkie paski, które są powyżej tego Adjustment Layer, nie doznają jego działania. Gdybym chciał, mógłbym dodać jeszcze jeden taki pasek powyżej i wtedy ten pasek powyżej łapałby wszystko, co jest pod spodem, łącznie z tym pierwszym Adjustment. Oczywiście, jeżeli potrzebuję zrobić jakąś drobną zmianę na paskach, które są nisko, no to wystarczy tylko, że ustawię w odpowiedniej kolejności swoje paski. To jest to, o co chodziło tak naprawdę. W związku z tym podbiję tutaj troszeczkę jasność. Mogę także zmienić balans kolorów, a więc dodam sobie kolejny strip o nazwie Color Balance, znaczy nie strip, przepraszam, tylko kolejny modyfikator. Ten modyfikator już znamy z chociażby nodów, więc mogę troszeczkę podbić ciepły kolor, mogę troszeczkę średnie tony obniżyć, no a jasne, mogę troszeczkę zażółcić. Już jest więcej życia troszeczkę w tym moim obrazku. No nie wiem, damy jeszcze temperaturę, może jakąś inną, trochę może w czerwień. Myślę, że tak mogłoby to już wyglądać, całkiem nieźle się zapowiada. No i teraz na sam koniec, gdyby była potrzeba, mogę dodać jeszcze jedną zmianę, taką jak Hue Correct i na przykład spróbować osłabić lub też zmienić kolor tej zieleni, która jest z tyłu. Jeżeli chciałem zrobić coś takiego, wystarczy, że kolor zielony delikatnie będę podbijał lub zmniejszał za pomocą parametru Hue. To jest taki kolor, który trzeba znaleźć. On gdzieś tutaj powinien być. Proszę zobaczyć, już teraz uległ zmianie. Mogę go zmienić na jakiś na przykład różowy, ewentualnie niebieski. To będzie gdzieś tutaj. Nie jest może to najszczęśliwszy przypadek, ale gdybym chciał, to proszę bardzo. Kocur może stać na, powiedzmy sobie, niebiesko-zielonym tle. Żaden problem. Trzeba
tutaj troszeczkę odpowiednio pomanipulować i już będzie zacjane. No, myślę, że jakoś tak można by to zostawić, chociaż nie jest to idealne, bo widać tutaj jeszcze takie lekkie poblaski zieleni, którą również należałoby skorygować. No to już jest zabawa na dłużej, nie chciałem teraz zanudzać. Tak czy inaczej, tego typu zmiana możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki zastosowaniu tego paska. Jeżeli go ukryję, to oczywiście nie ma on swojego działania widocznego i dostaje oryginalną zawartość. Jak widać, zmiana zrobiona w ten sposób jest dosyć, rzekłbym, spora. Ok? Takie coś. Oczywiście ten pasek działa również w ten sposób, że pozwala mi odwrócić kierunek wideo, więc mogę również korzystać z tego, co się znajduje w standardowych narzędziach, więc mogę na przykład odwrócić, powiem sobie, oś Y i wszystko jest oczywiście od razu odwrócone. Także bardzo dobra rzecz, można traktować ją jako taką nieformalną grupę. Oczywiście gdybym chciał ten pasek wywalić i nie używać go w ogóle, to jest jeszcze inny sposób. Wystarczy tylko zaznaczyć te paski, nacisnąć Ctrl G i zgrupować je do tak zwanego meta paska, do meta stripu. Jeżeli to zrobię, to mam dokładnie te same opcje dostępne, co miał poprzednio Adjustment Layer. A więc mam tutaj możliwość odwrócenia osi na przykład, mam możliwość dodania balansu kolorów i innych narzędzi, które mogłyby się przydawać. W ten sposób również można sobie poradzić, ale czasami wydaje się, że korzystanie z takiego osobnego paska, który może mieć długość tylko w jednym wybranym miejscu jakąś, no wydaje się co najmniej sensowne. Nawiasem mówiąc, aby wejść do edycji tej grupy, należy wcisnąć klawisz Tab i jesteśmy wtedy jakby w trybie edycji takim nieformalnym, który wprowadzono w tym edytorze wideo. Tabem wychodzimy, można także dodać tutaj nowy pasek, na przykład kolor. Ok, jeżeli dodam kolor, muszę odznaczyć te paski. Jeżeli dodam kolor, to on sobie tutaj stoi. Po zamknięciu grupy widać, że tam gdzieś jest jakiś dodatkowy paseczek. Oczywiście będzie on nam generował czarne tło. Dobra, myślę, że to jest wszystko na temat tego Adjustment Layer. Zastosowania może okażą się jasne później, gdy o tym materiale trochę więcej powiem. A tymczasem dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.